Siemanko. Dzisiaj kolejny dzień wykopek. Przyjechałem z dwoma kumplami. A, słuchajcie, telefon mam. Muszę przerwać na razie. Dobra. Mam później dzwonię. Z racji tego, że zawsze jak biorę kamerkę, mniejsze fanty wychodzą. A dzisiaj bez kamerki wychodziły fanty zajebiste. Tu kolega znam z fajną. Zobaczcie, tam zaraz. Ja znalazłem, o, spineczkę NSDAP. Nawet w ładnym stanie, bo nawet spinkę ma. Tutaj takie coś. Właśnie. No i tu takie pierdołki. Jakiś rek. Wchodzimy godzinkę, jedno poletko opieprzamy. Monetka, destrukcik. I taka spinka. A zaraz pokażę fanty młodego. Dopiero zobaczycie. A naprawdę chodzimy nie całą godzinę. Zaczynają fanty spływać. Dobrze, miałem kamerkę. Mówię, chuj, nagram coś. Coś fajnego. Bo zawsze jak miałem kamerkę, to nie miałem tego szczęścia aż takiego. Jak teraz. Dobra, lecimy. A wyszła monetka, 10 minut, no, nie, 5 minut. No i wyszedł medalik. W ładnym stanie nawet. A teraz wyszło coś innego. Coś mosiężnego. Nie wiem, czy to nie ma krzyża przypadkiem, czy to w ogóle nie był krzyż. Taki wygięty. Jakby jakaś zawieszka. No i monetka wyszła. Perelek. Kurde. Szpadel mnie zaatakował. Dycha. No. 10 zloty. Kurwa, jakaś wielka chochla wyszła. Co ci go zerwało? Jestem wyklęty, wracam na tarczy. Wierzę, bo tyle musi nam wystarczyć. Przede mną zniewolono grób matki. Pozarpane ruszy, przepane kwasty. I tu kolega znalazł fajne fanciory. Tu był trzeci dołek, nie? Ja pierdolę. O, to obok. Krzyża. Zegarek. Krwawe szepy barwi biel serc wystarczy. Aby pomszyć w ogniu ruj odważnych. O, tu widzę ryje. A to dobrze. A to dawaj tą dronę. Nie wiem jeszcze! O! Jak słone krople, tonę wodę, deszcz za oknem, cały moknę. Boże, nie zapomnij o mnie. Cały cmentarz moknie. Zostałem sama tona. Tego nie wiem. Nie zapomnij o nas. Boże, nie zapomnij o mnie. Cały cmentarz mokie. Zostałem zakona. Ten sam dzień co dzisiaj byłem. Ciotkiem i Bartkiem. Tylko teraz inne pole jest jestem zdaniony. Na południu chłopaki nie tak nie mogę zostać dłużej. Postanowiłem jeszcze jeden wypad zrobić. No i mamy nowe poletko. Poletka to ma wielki. Wielki to mało powiedziane. Tam wszystko sam Polacy. Pozwolenie jest, oni do właściciela podjechał tutaj do gości, zapytał czy tam się znajdujemy. Tak to się właściwie pierwszy pan taki dziwny. Pierwszy bo chociaż długo trzeba na niego to buteka. No to trochę kilometrów robimy, a tu do skrzyżowania dochodzimy. Czuję, że będą lepsze. Panty wychodziły zaraz. Na mam już dwie monetki. Zostałem sama. Zobaczymy. Co następnego dołka? Nie wiem. No i Damian trafił. Kurde.
fajną. Dzisiaj normalnie pole nazistów. Pole nazistów. No, tak. Pola. Pola nazistów. Ale pole to teraz... O, od razu pan wyskoczył fajny. No, bajeczka. Perelek. 50 groszy. Czy 20 groszy. Cały cmentarz moknie. 70. Zostałam sama kona. Nie zapomnij o nas. No i monetka jakaś jest. No ale to chyba fenol będzie. Tak, nie, albo PRL. 2 złote. Kolejna monetka wskoczyła. 50 fenoli. Zagruzowana strasznie. Dobra, nie będę na tego ruszał. Każdy chyba wie, jak wygląda 50 feningów. Przecież nie u każdego feningi wychodzą. Tak, u nas nie wychodzą polskie monety za bardzo. Warszawa. O, monetka wyskoczyła. 44 rok. Zryw. A monetka. Destrukt, a nie monetka. To co z niej zostało. Godzina 17, zrywa tak euforia i jeden cel, żeby Warszawa była znów wolna. Nasz polskich nie silniejszy od niemieckich dział ognia. Taka prawda, zasłużyliśmy się na wszystkich front. Warszawiacy z Bogiem serca postanowili walczyć, mieli już serdecznie dosyć nazistowskiej okupacji. Ukazali, że ducha polskości nie da się zabić, zostawieni na pastwę losu bywać dziewicami. No spokojnie, moja wykopa, bo to przed drodze głównej. Spoko, przez drugie na drugie jest pozwolenie, tylko tam jest ściernisko. Też takie wielkie.